Witajcie na kanale Klocek TV. Ja jestem Krzysiek i w tym odcinku będę budował zestaw z zieloną latarnią w roli głównej. Zapraszam! W tym odcinku budowałem zestaw o numerze 76025, zielona latarnia kontra Sinestro. W zestawie mamy do dyspozycji taki oto statek kosmiczny zielonej latarni, tutaj takie urządzenie teleportujące oraz w moim przypadku minifigurkę zrobioną z bryloczka zielonej latarni. Niestety w moim zestawie brakuje kosmicznego Batmana oraz figurki Sinestro oraz ich akcesoriów. Spowodowane jest to tym, że mój synek bardzo lubi zieloną latarnię. Zażyczył sobie minifigureczkę tego oto koleżki. A ja, że nie mogłem znaleźć jej dostępnej, znalazłem po prostu bryloczek wydany przez Lego. Usunąłem go, no może troszeczkę niezbyt precyzyjnie, ale bryloczek został usunięty, minifigureczka
wygląda w ten sposób. Różni się troszkę od standardowych minifigurek tym, że torsik jest w takiej formie. Tutaj mamy pozostałość bolca po bryloczku. W samej zabawie nie robi nam to jednak żadnej różnicy. Minifigurka jest rozmiarów oryginalnych. Tak się prezentuje. Jak już kupiłem minifigurkę w tej formie, natrafiłem na aukcję z tymże oto zestawem, który był właśnie bez minifigurek. Posiadał tylko i wyłącznie ten oto statek kosmiczny, który strzela do tego urządzenia. Może pokażę. Tutaj mamy takie pokrętło. Jak widać w środku, tutaj ten biały bolec się porusza. Jak mocniej przekręcimy w którąś ze stron, uruchomi nam się wyrzutnia, jedna bądź druga. Spróbujemy, jak to będzie działało. Uwaga, mam nadzieję, że nie będę musiał ganiać tego po całym pokoju. O właśnie, tak to wygląda. Strzelamy. No nie powinno nam się to przewrócić, natomiast powinno nam się uruchomić ta zapadnia. W ten sposób zapadnia się otwiera i tu mamy do dyspozycji broń. Broń zielonej latarni. Taki oto ciekawy pistolet, blaster, nie wiem jak to się nazywa. Proszę bardzo, zielona latarnia może z tego korzystać w ten sposób. Urządzenie teleportujące prawdopodobnie, bardzo ciekawe, ciekawie rozwiązane, ten mechanizm tutaj zwalniający, tak? Po uderzeniu z automatu otwierają nam się te drzwi. Wracając do statku. Statek jest wyposażony w dwa standardowe działka na małe klocuszki. Uwaga, będę strzelał. O właśnie. Coś takiego. Do dyspozycji mamy tu po 3 dodatkowe klocuszki na każde działko. Oraz w drugą stronę, jak przekręcimy, tu wystrzela nam ten oto, spójrzcie, o, wyskakuje. Taki oto ciekawy klocuszek imitujący laser. Dobra, drugi gdzieś mi odfrunął, potem go znajdę. Tu do środeczka możemy sobie włożyć naszą minifigureczkę zielonej latarni i ona będzie nam podróżowała w kosmosie. Tu są ruchome elementy skrzydeł, można to włożyć do transportu. Tutaj takie dwa wydechy, silniki rakietowe, tak? Ruchome te skrzydła, jak wspomniałem. Tak statek nam się prezentuje. Kilka słów o tym zestawie. Jest to zestaw o nazwie Zielona Latarnia versus Sinestro, czy kontra Sinestro po naszemu. Zestaw o numerze 76025. Jest to zestaw serii DC Comics Super Heroes z 2015 roku. Składa nam się on ze 174 elementów oraz 3 mini figurek. Oryginalnie oczywiście. Nie posiada żadnych alternatywnych budowli, co w tych czasach chyba nie dziwi. Stare zestawy sprzed 20, nawet mógłbym rzec, lat miały takie oto dogodności, gdzie mogliśmy z jednego zestawu zbudować sobie kilka. To nam Lego dostarczało wraz z instrukcją, bądź z pudełkiem. Teraz krótko przedstawię instrukcję. Tutaj widzimy właśnie tego oto ludka Sinestro oraz kosmicznego Batmana. Szkoda, że ich nie mamy. Bardzo fajne ludki. No,
Nie planowałem zakupu tego zestawu. Planowałem zakup wyłącznie minifigurki zielonej latarni, ale że nadarzyła się okazja, także młody dostał prezent na Mikołaja w formie właśnie takiej. W komplecie powinien być taki oto Batman z dwiema pelerynami. Z taką kosmiczną peleryną w formie rozłożonej oraz w formie złożonej. Buźka, prawdopodobnie z drugiej strony tu widać, że też z dwoma wyrazami twarzy oraz taki jetpack kosmiczny. Dodatkowo w komplecie minifigurka Sinestro prezentuje się w ten sposób, z taką oto jakąś kosmiczną maczugą czy toporem. Batman dodatkowo jest na swojej skoczni, tak zwanej, jak to się nazywało, Super Jump, czy coś w tym stylu, nie pamiętam w tym momencie. Instrukcja wygląda w ten sposób, nie będę całej pokazywał. Przedstawia budowanie statku. Posiada ona 73 ponumerowane strony, tak? Tu na ostatnich stronach prezentowane są właśnie te oto działka, jak trzeba z nich korzystać, jak one wylatują. Ostrzeżenie o uderzeniu w oko. Trzeba uważać, żeby sobie nie strzelić albo komuś w oczko. Tu mamy, jak zwykle, na końcu wykaz klocuszków użytych z numerkami. Może mi to pozwoli w przyszłości uzupełnić brakujące minifigurki. Tutaj standardowo na końcu jakaś reklama Lego Club, gdzie można się pewnie w sieci zarejestrować. Oczywiście reklama Batmana 3 oraz tutaj jakieś gierki na konsolę. Dodatkowo zestawy z serii Super Heroes. Tutaj mamy taki oto zestaw, kolejny 76026. Posiadam go również w naszej kolekcji, także kiedyś go złożymy, może z synkiem. Bardzo mu się podoba ten zestaw z wielkim gorylem Grodem. Tutaj mamy reklamę serii Lego Przygoda. Bardzo fajne zestawy. Może kiedyś pojawią się na moim kanale. Jeśli chodzi o ten odcinek, to byłoby już na tyle. Zaprezentowałem Wam speedbuilda, zbudowania właśnie tego zestawu oraz taka krótka recenzja. Jeśli Wam się podoba, wiadomo, łapkę w górę zostawcie, tak? Pamiętajcie, zawsze w tygodniu pojawiają się dwa odcinki. Subskrybujcie, żeby o nich pamiętać, dostać na bieżąco i nie przegapić ich.